Viva Insights, podobnie jak Viva Connections, jest jedną z pierwszych VIF, jakie pojawiły się na tej platformie Employee Experience. Służy ona do tego, żeby dawać pracownikom, zarówno pracownikom informacyjnym, jak i menadżerom, dane na temat tego, w jaki sposób wchodzą oni w interakcję ze swoim cyfrowym miejscem pracy, ale też ze swoimi współpracownikami. Viva Insights posiada dwie perspektywy. Z jednej strony mamy perspektywę pracownika, która mówi nam, jak i analizuje i mówi nam, jak wygląda nasz kalendarz, kiedy potencjalnie powinniśmy zabukować sobie czas na pracę w skupieniu, z którymi kolegami i koleżankami z naszych zespołów dłuższy czas nie rozmawialiśmy i warto by potencjalnie to nadrobić. Zachęca nas do wysyłania pochwał dla naszych kolegów i koleżanek, jeśli oczywiście tutaj przyczynili się do tego, że osiągnęliśmy jakiś nasz cel albo zrobili coś, co wprawiło nas tutaj w zdumienie bądź też nam zaimponowało. Z drugiej strony Viva Insights posiada też perspektywę, która jest dostępna dla menadżerów. Perspektywa ta pokazuje menadżerom, jak ich pracownicy działają w obrębie cyfrowego miejsca pracy i informuje, jakiego rodzaju zjawiska czy zachowania powinny zostać zaadresowane. Na przykład potrafi wysłać menadżerowi informację, że pracownicy często pracują po godzinach, co niekoniecznie dobrze wpływa na ich samopoczucie i powinno być potencjalnie zaadresowane na najbliższym spotkaniu zespołu. Więc tak jak tutaj mówimy, Viva Insights jest kierowana zarówno dla pracowników, jak i ich menadżerów i każdemu z nich daje zestaw informacji, które na ich stanowisku jest przydatny do tego, żeby z cyfrowym miejscem pracy po prostu lepiej działać. Viva Insights pozwala na dokonywanie pewnych rezerwacji w naszym kalendarzu, tak jak wspomniałem wcześniej, rezerwacji czasu skupienia, bądź też rezerwacji spotkań jeden na jeden z kolegami i koleżankami z zespołu. Natomiast nie należy tutaj mylić jej z narzędziem, które pozwala na zarządzanie kalendarzem i bukowaniem spotkań bądź też konsultacji. Viva Insights nie posiada tych funkcjonalności, ponieważ służy do czego innego, czyli nie jest wystawiona do naszych klientów, gdzie może być to też klient wewnętrzny, którzy to klienci mogą po prostu rezerwować sobie czas z nami, żebyśmy mogli pomóc im rozwiązać ich problemy, a skupia się na tym, żebyśmy lepiej zarządzali czasem naszym, oferując nam czas skupienia, bądź też w sposób proaktywny utrzymywali kontakty z naszymi współpracownikami, proponując one-on-one. Jeśli zainteresowało Was, o czym opowiadamy i chcielibyście dowiedzieć się więcej, zapraszamy do dyskusji w komentarzach.